Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej sztandarowej imprezy letniej w Augustowie, czyli pływania na byle czym. Impreza po raz 27 organizowana jest w Augustowie. Oczywiście jako gospodarz miasta muszę wspomnieć o naszym partnerze strategicznym, właściwie o współorganizatorze. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy robili to z kim innym, czyli Radio Białystok, które od wielu, wielu lat wspólnie z nami kreuje tę imprezę, zmienia jej kształt, pomaga wymyślić nowe elementy i dzięki temu ta impreza ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Augustowa, ale też wielu gości, którzy w lato Augustów odwiedzają. Pływadła to clue tej imprezy, czyli konstrukcja różnych dziwnych, bardzo często jakby takich kreatywnych i odkrywczych pojazdów, pływadeł właściwie, które pływają po rzece Neccie, ale to też imprezy towarzyszące, w tym oczywiście muzyka. W tym roku na Błoniach w Augustowie będzie można usłyszeć 4 wykonawców, mniej znanych, bardziej znanych, myślę, że mimo wszystko wszystkich lubianych. Ci, którzy wystąpią w ramach pływania na byle czym, to chociażby augustowsko-suwalski, tak powiem, zespół The Bors i chłopacy, którzy grają rocka od wielu lat, znani przez mieszkańców Augustowa, znani przez mieszkańców Suwałka, ale znani też w regionie, a może i szerzej. Również będzie też Gwiazda Wieczoru, która od wielu lat znana jest ze swojej twórczości, ale również z takich elementów patriotycznych, chcę to podkreślić, czyli Żurkowski. No a Gwiazdą Wieczoru, takim rodzynkiem na torcie, jakby będzie też Sydney Pollack. Sydney Pollack, który gościł już w Augustowie, znany z wielu utworów, znany z przebojów, ja ich może nie będę wymieniał, myślę, że ci, którzy go znają, na pewno jego twórczość też znają i przyjdą tutaj na Błonia w Augustowie, żeby razem z nim zaśpiewać jego szlagiery. Partnerami jest, jak wspomniałem, Radio Białystok, ale również Województwo Podlaskie i przedstawiciel, myślę, tych instytucji powinienem teraz oddać głos. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Marcin Tomkiel, Polskie Radio Białystok, redaktor naczelny. Bardzo dziękuję zarówno panu burmistrzowi, jak i panu marszałkowi za to, że są z nami przy tej flagowej naszej imprezie, jaką organizujemy po raz 27. Chcemy promować Augustów, chcemy promować województwo podlaskie, tą stolicę letnią. Pływadła rzeczywiście są bardzo kreatywne. Mamy 24 zgłoszenia z różnych stron Polski, z południa, z zachodu, z Polski centralnej. Nie będę zdradzał wszystkich szczegółów, ale będzie na przykład lokomotywa, czy Odwrócony dom, czy rodzina Adamsów. Myślę, że to będzie atrakcyjne dla wszystkich Państwa, którzy tutaj wierzymy, że licznie przybędziecie na Błonia nad Nettą. Zapraszamy. My też jako Polskie Radio Białystok promujemy regionalne talenty muzyczne. Wspomniany już Żurkowski, czy VBS, czy The Bors. To są w większości, czy UOS, laureaci naszego radiowego niebieskiego mikrofonu konkursu, którego celem jest promowanie regionalnych talentów muzycznych. I naprawdę zachęcam Państwa, żebyście przyszli, posłuchali. Będzie to naprawdę duże przeżycie artystyczne dla wszystkich, a to jest misja Polskiego Radia Białystok, żeby takie talenty promować. Chcemy też pośrednio pokazać wszystkim turystom w całej Polsce, żeby Podlasie, że Augustów są piękne, są bezpieczne, są warte odwiedzenia i ta impreza będzie tego, myślę, bardzo dobrym przykładem. I przekazuję głos panu marszałkowi, który powie też o tym, że będziemy promować produkty lokalne. Ma pan rację, panie prezesie, że województwo podlaskie, samorząd województwa, który angażuje się w to przedsięwzięcie od szeregu lat, także i w tym roku aktywnie będzie uczestniczyło. I to z kilku powodów. Jedna z tych, że to jest impreza, która na trwałe wpisała się już z jednej strony w działania Polskiego Radia Białystok, te letnie działania, ale także miasta Augustów. Jest już tradycją, że ostatnia niedziela lipca to są właśnie mistrzostwa w pływaniu na byle czym. Jest także już potwierdzone, że jeżeli mówimy o imprezach, których jakby promocyjnie, wydźwięk promocyjny jest wybiegający daleko poza nie tylko Augustów czy region, ale przecież uczestnikami tych mistrzostw są praktycznie chyba można powiedzieć w każdych, na przykład mieszkańcy Górnego Śląska, a więc także na krańcach naszego regionu
o tym wydarzeniu jest głośno, przygotowują się od wielu tygodni i województwo w takie przedsięwzięcia promujące nasz region aktywnie uczestniczy, ale i promujące również Augustów, bo tak jak mówimy, tak jak i pan marszałek Łukasz Prokoryn, tak i cały samorząd, że jeżeli mówimy o lecie, jeżeli mówimy o popularnych zawsze wyznaczaniu takich letnich stolic, to w województwie podlaskim to letnią stolicą jest Augustów. Dlatego jesteśmy tutaj obecni. Zarówno pan prezes, pan burmistrz mówili o części dotyczącej uczestników, o części tej oprawie muzycznej. My jako województwo również dołączymy się w innej, ale jakże istotnej sferze zawsze pobytu naszych gości z teren innych regionów województwa, a także z Polski, czyli to, co jest najsmaczniejsze w województwie, czyli to, co nasze Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, czym się opiekuje, kogo skupia i co może promować na takich przedsięwzięciach. A to wydarzenie, gdzie bywa co najmniej kilkanaście tysięcy widzów z różnych stron świata, to jest także najlepsze miejsce do promocji właśnie produktu lokalnego, bo czym oprócz czystego środowiska, oprócz pięknych okoliczności, w jakich teraz tutaj znajdujemy się, możemy jeszcze zachwycać właśnie w ramach tej gościnności, otwartości, o której już było tutaj wspomniane. Także naszą kuchnią regionalną, tak różnorodną, interesująco, że niezależnie od tego, kto jaką woli, to zawsze w naszym regionie znajdzie coś interesującego. Dlatego województwo podlaskie, samorząd jest uczestnikiem, jest partnerem strategicznym tego przedsięwzięcia. Zapraszamy do Augustowa w ostatnią niedzielę lipca. Panie burmistrzu, skąd najlepiej oglądać te jednostki pływające, o której godzinie i czy warto być trochę wcześniej? Właśnie chciałem podsumować. Szanowni Państwo, zapraszamy na Błonia Augustowskie już od wczesnych godzin w niedzielę 28, ale formalnie początek imprezy pływania na Byleczym o godzinie 15, pierwszy muzyczny występ po godzinie 17 to będzie zespół The Bors. Jak zwykle najlepiej jest patrzeć na pływadła z Błoni, często też z obiektów pływających, aby tak tylko, aby nie przeszkadzać rozgrywanym konkurencjom. No, część naszych mieszkańców obserwuje też pływadła z mostu na ulicy Mostowej i z drugiej strony rzeki. Każdy myślę, że będzie w stanie obserwować to, co się będzie działo na rzece Netcie. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.